ze szkoły podstawowej nr 1 ze szkolną przedszkolną nr 4. Wykonają utwór Północ już była. Przygotowała ich pani Emilia Golenia. Thank you.
numer 4 w Tomaszowie Mazowieckim. Do występu przygotowały ją panie Anna Plich i Renata Pakowska. Cieszymy się, że dzisiaj udało się zgromadzić w naszym kościele młodzież i dzieci z miasta i powiatu oraz nagrodzić ich. Cieszymy się bardzo, ponieważ aż 81 wykonawców występowało na przesłuchaniach. Nie mogliśmy nagrodzić wszystkich, ale
tych najlepszych dzisiaj udało nam się nagrodzić, to dzięki wielkiemu wsparciu tych wszystkich, którzy pomogli nam ufundować nagrody. Cieszymy się, że ten festiwal już na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszego miasta i mamy nadzieję, że wkrótce, czyli już za rok, kolejna edycja, która będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem.
To, co mnie urzekło, to bogactwo repertuaru. Muszę się przyznać, że wiele utworów słyszałam po raz pierwszy. Oczywiście najbardziej wzruszające wykonania to wykonania tych maluchów, które tutaj przed nami prezentowały się, pokonywały swój strach, lęk i z uśmiechem na buzi. Ten niejakże trudny repertuar wyśpiewały nam tutaj. Ja chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować księdzu Hirkowi i pani profesor Rychlik, bo oni wkładają ogrom serca, trudu i pracy w ten festiwal, który jest profesjonalnie przygotowany i, że tak powiem, wpisuje się już, no bo szósty, to można powiedzieć, że to już taka kwitnąca tradycja wydarzeń kulturalnych w mieście. Cieszy mnie fakt, że to młode pokolenie, czyli ten młody naród, kulturą śpiewania kolęd stoi. Że ta tradycja nie ginie, a wręcz się rozwija. Bo co roku widzimy nowe twarze, nowe dzieciaki stają tutaj i przed nami śpiewają te świąteczne pieśni, kolędy, pastorałki. Teraz proszę Państwa wystąpi Karolina Ziemkę w tworze Święta z Bajki. Reprezentuje ona klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Dolnym Gminie. Opiekunem przygotowującym do konkursu jest pan Piotr Goliar. Już patrz tu, komentujmy.
jest to już 6. festiwal kolęd i pastorałek, ale cieszę się, że on się cieszy takim zainteresowaniem. Jeśli by popatrzeć na to wszystko, co się działo w całości, to znaczy i w Domu Kultury, i tutaj dzisiaj podczas tego już takiego finałowego koncertu, no to pokazuje, że Tomaszów jest tak naprawdę rozśpiewanym miastem. Nie brakuje nam młodych artystów, bo widzieliśmy dzieciaczki takie malutkie, które nawet się zawstydzały na początku, no po młodzież taką, która już można powiedzieć profesjonalnie, wokalnie potrafi wystąpić na scenie. No i mnie to napawa dumą, taką satysfakcją. Cieszę się, że ten kościół był pełny dzisiaj, że była i publika. No wiadomo, w większości to byli rodzice i powiedzmy rodzina wykonawców, ale i były osoby również takie, które przyszły po prostu posłuchać muzyki w takim wykonaniu już indywidualnym. I naprawdę to buduje. Pokoju wyraźnie chodzi.
W tym roku już po raz szósty, ale coraz szerzej ten festiwal ma zasięg powiatowy, bo on już się nazywa powiatowy, niemniej jednak tak trochę z gmin wiejskich nie dało się zauważyć tych wykonawców. Postaram się, być może nawet to będzie przedmiotem kolejnego konwentu z wójtami, aby na przyszły rok, siódmy to jest taka szczęśliwa cyfra, no być może dojechały do nas dzieci i młodzież z ośrodków gminnych, ośrodków kultury, które też są na wysokim poziomie i śpiewają różne inne rzeczy. Zresztą kolędy i pastorałki na pewno też, ale aby ubogacili również tą naszą tutaj edycję tego festiwalu powiatowego w takiej szerszej formule. Dla mnie już ostatni utwór dzisiejszego popołudnia. Szeroką kolędą wykona Kamila Kamocka z klubu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Kliniku. Przygotowali ją Katarzyna Borowska i Piotr Poliak. Mamy nadzieję, że miło spędzili Państwo z nami ten czas kolędowania. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom oraz osobom wielkiego serca, którzy przyczynili się do tego, aby szósty festiwal kolęd i pastorałek odbył się i to tak z wielkim rozmachem. Już teraz zapraszamy wszystkich Tomaszowian za rok na siódmy festiwal kolęd i pastorałek. Żegnają się z Państwem Weronika i Natalia. A teraz zapraszamy na występ Kamili.
Kryteria oceny, tak jak prawie w każdym konkursie, więc tak ukierunkowane stricte pod kierunkiem wokalnym. Ale cóż, najważniejsze jest to, że było 80 aż wykonawców, niesamowicie zdolnych, młodych ludzi, bardzo młodych, bo od przedszkoli to przecież wszystko się zaczyna. I to, że to jest tak fantastyczny konkurs związany z naszą właściwie troszeczkę też jakby kulturą, tradycją do śpiewania kolęd. Więc krótko mówiąc, dla jury niesamowite przeżycie. Praca z fantastycznymi, uzdolnionymi już powiedziałam ludźmi. I wybór niestety nie był tak prosty, gdyż czasami tylko niuanse, jakieś szczegóły decydowały o tym, kto tak naprawdę ma być w gronie tych laureatów, ale tak naprawdę ja bym chciała wszystkim, ale to po prostu wszystkim przyznać jeden jakiś ogólny, nie wiem, jakąś nagrodę taką, bo tak naprawdę wszyscy są wygranymi, gdyż chcąc są to najbardziej uzdolnieni ludzie z całego powiatu. Jeżeli ktoś śpiewa sercem, nie bardzo przejmuje się już konkretnymi jakimiś walorami technicznymi. Oczywiście, jeżeli technika jest, wiadomo, w małym wieku, decyduje o tym, czy ta prawda właśnie broni się sercem. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś ma ten talent dany od Boga, muzyka się obroni. Czyli po prostu trzeba być prawdziwym, robić to z pasją niesamowitą i chyba to jest największe przesłanie do młodych wokalistów, żeby być sobą, żeby słuchać tego, co nam w duszy gra,